Gry. Czym one są? Są przede wszystkim rozrywką i w pewien sposób zapewniają komfort lub też odstresowanie się. Zastanawialiście się może, jak w niektórych grach zostaje pominięty mały zalążek fabuły? Na przykład w danym tytule czujecie, jakby twórcy danej produkcji pominęli jakiś poziom, zagadkę bądź też ścieżkę dźwiękową, bo albo nie mieli na to czasu, lub też wydawali dany tytuł w pośpiechu, bądź co najgorsze, mieli problemy z danym poziomem lub też rzeczą, która mogła powodować pewne bugi, jak nie glitche. Skupimy się dziś na legendarnym poziomie z serii Crash Bandicoot, który powrócił w 2017 roku pod postacią DLC. Pokrótce, czym jest DLC? DLC jest to dodatek do danej gry w postaci dodatkowej rzeczy. Może to być przykładowo dodatkowy skin do gier, pokroju League of Legends, czy również może być dodatkowy poziom do danej gry. Tym poziomem jest legendarny Stormy Ascent, który oryginalnie miał zagościć na PlayStation 1, tylko że z jakichś powodów nie zagościł. Poziom ten charakteryzował się, że był on kontynuacją Slippery Climb. Na mapie wyboru poziomów miał on oryginalnie być poziomem numer 30, zamiast niego mamy poziom The Great Hall. Akcja tego poziomu dzieje się na piętrze zamkowym. Naszym zadaniem jest przedostanie się od połowy piętra na samą górę, przy okazji pokonać stertę wrogów, jakimi są jastrzębie, asystenci doktora Neokortex rzucający w nas mikstury oraz ręki wystające zza kanalizacji. Poziom ten ma taki sam klimat jak jego poprzednik. Taka sama muzyka, ta sama sceneria, te same platformy oraz ci sami wrogowie. Jedyne co się różni pomiędzy tymi dwoma poziomami to to, że Stormy Ascent jest zdziebko trudniejszy. Oczywiście jak najbardziej jest możliwość dostania się do tego poziomu. I teraz posłuchajcie mnie uważnie. To, że poziom nie jest dostępny dla przeciętnego gracza, nie oznacza, że nie ma go w samej grze. Aby dostać się do tego poziomu, musicie użyć kody GameShark, które widzicie teraz na ekranie. Dlaczego są to różne kody? Ponieważ jak widzicie, tutaj są wypisane wersje. Dany kod podlega pod daną wersję. Jest kod do wersji PAL, czyli do wersji europejskiej, jest kod do wersji amerykańskiej, jak i do wersji japońskiej. Po wpisaniu tej kombinacji zostaniecie zabrani do poziomu Stormy Ascent, który został co jedynie w kodzie gry. Jak ten poziom się prezentuje? Zapraszam na krótki materiał. Thank you.
Więc jak widzieliście, poziom, tak jak to było wcześniej opisane, jest zdziepko trudny. I teraz powiecie, no dobra, ale co dalej, gdy faktycznie przejdziemy ten poziom, to co wtedy? Udało mi się znaleźć nagranie użytkownika, który tego doświadczył, no... I sami sobie zobaczcie, co się dzieje. It's broken. It's broken. The game is broken, but it is beaten. That's Do we need to final thoughts? Yeah, we final thoughts. Well, we can't final thoughts from the screen, can we? Yeah, sure. Dokładnie. Tak jak zauważyliście na załączonym obrazku, gra się crashuje i nawet nie ma loga Naughty Dog. Owszem, jest również szansa, że wejdzie wam pewien glitch, który sprawi, że Stormy Asset będzie wliczany jako Insanity Beach, czyli pierwszy poziom w grze. Ale jest to prawdopodobieństwo, żeby was nie skłamać 40%. Tak czy siak, jak sami możecie zobaczyć, status nie jest nam w żaden sposób wliczany, co oznajmia nam, że mamy po prostu, tak jak mieliśmy 0%, to wciąż mamy 0% i 0 dżemów. No dobra. Opowiedziałem wam co nieco o mechanice poziomu, jak on się prezentował, jak się dostać do tego poziomu oraz jakie skutki uboczne są po przejściu tego poziomu. No to teraz skupimy się na tym, co skłoniło Naughty Dog do tego, że się nie ukazał. Nie trzeba było długo szukać, bo pytań odnośnie Stormy Ascent było sporo. Mogę rzec, że samo Naughty Dog miało wysyp pytań na skrzynce odbiorczej, bo ludzie chcieli znać prawdę, co sprawiło, że ten poziom nie ukazał się w oryginale. Andy Gavin, człowiek, który jest programistą i pracuje w firmie Naughty Dog, udzielając wywiadu odpowiedział na to ważne pytanie. Stormy Ascent został jako poziom przerwany z powodu długości poziomu oraz to, że poziom byłby zbyt trudny dla graczy. Poziom ten miał wielokrotne problemy i często crashował samą grę. Naszym planem było wydanie osobnej kopii tego poziomu w postaci osobnego dysku, tak jak to było z innymi grami na PlayStation. Moim skromnym zdaniem był to niesamowity poziom, mimo że był on trudny, to miał w sobie ten klimat, ten niepodważalny klimat. Z kolei Jason Rubin, również zapytany, stwierdził, że nie ma nic bolącego jak utrata czegoś, nad czym pracowaliśmy bardzo długo. Jest to odniesienie się do tego, że poziom, nad którym pracowali jako studio godzinami, ostatecznie został on zapisany tylko i wyłącznie w kodzie gry. Ostatnią rzeczą, którą mogę dopowiedzieć, jest to,
że Vicarious Visions wraz z Activision najprawdopodobniej w ramach tego, że wychodził Crash Bandicoot Insane Trilogy, postanowili, że jako DLC wydadzą poziom Stormy Ascent, który został odświeżony w remake'u. Jedyne co zostało zmienione to grafika, jak i również ilość skrzynek, bo jest ich znacznie więcej. Jest coś, o czym jeszcze nie wspomniałem, a mianowicie to, że dodali specjalną rundę bonusową Embryo. Jasna sprawa, że w oryginalnym Stormy Ascent też była runda bonusowa i była to runda bonusowa doktora Neocortex, ale ponoć z tego co internauci piszą, zebranie trzech główek powoduje crash gry. Tak czy siak, Stormy Ascent trafił jako DLC w lipcu 2017, co więcej było to darmowe DLC. Przez okrągły miesiąc. Niestety w sierpniu to DLC stało się płatnym DLC i kosztowało ono 12 zł i 50 groszy. Tak jeszcze powiem pod sam koniec, że jeżeli chodzi o Stormy Ascent w Crashu Bandicoot Insane Trilogy, to ten poziom w przeciwieństwie do oryginału wlicza się jako procent, czyli gdy zdobędziecie gem, macie ten 1% więcej, czyli na dobrą sprawę możecie zdobyć 104 bądź też i 105% z samej gry. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o historię Stormy Ascent w oryginalnym Crashu Bandicoot z PlayStation 1. Muszę przyznać, że poziom jako poziom przeszedł wielokrotne cierpienia i szkoda, że niestety pomimo swojej trudności nie został on wpisany w samą grę, tylko jakby jest ukryty w danych gry i trzeba się dostać za pomocą Gamesharku. No niestety, sami twórcy, widać to po nich i widać z tego, jak Andy Gavin wraz z innymi pracownikami Naughty Dog wypowiadali się w tej kwestii, to widać trochę po nich, no że niestety, ale żałują tego, że poziom niestety nie doczekał się swojego oryginalnego wydania, ponieważ no niestety były wielokrotne problemy z tym oto poziomem. No ale całe szczęście, fajnie, że chociaż Vicarious Visions Activision w jakiś tam sposób pomogli i wydali to DLC do Insane Trilogy i przypomnieli stare czasy tego oto poziomu. Zakładam, że ten poziom był również prekursorem tego, że późniejsze poziomy nie powstały, bo uwierzcie mi, jeżeli chodzi o Crasha Bandicoot 1, to ma on jeszcze więcej wyciętych poziomów, ale o nich nie w tym materiale. Mam nadzieję, że materiał wam się podoba i w miarę konkretnie przedstawiłem wam historię Stormy Ascent. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się materiał, jak i to co robię na kanale, możesz zostawić subskrypcję, byłbym bardzo wdzięczny, oraz dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszelkich materiałach i let's playach, jak i live streamach. A jeżeli tobie, drogi widzu, się podobało, to możesz zostawić łapkę w górę. A my widzimy się w kolejnych odcinkach, materiałach i nie tylko. Trzymajcie się i cześć!